Dzień dobry, Jan Piński, witam na kanale Historia. Dziś o potopie szwedzkim, bardzo niedocenianym wydarzeniu w historii Polski, bardzo tragicznym wydarzeniu, które tak naprawdę stanowi kanwę, można powiedzieć, wstęp do rozbiorów Polski. Kilka lat temu Thomas Bertelman, ambasador Szwecji w Polsce w latach 2005-2008, mówił w ten sposób. Nie wiem, czy 350 lat później, czyli po ponad 1/3 tysiąclecia, można prosić o wybaczenie za cierpienie i zniszczenia, których w Polsce dokonały wojska pod dowództwem Szwedów. Ale ubolewamy, gdyż spowodowane wtedy na ziemiach polskich zniszczenia były tak ogromne, iż Polacy zapamiętali je jako swoisty potop. Mimo, że minęło te ponad 350 lat, mamy do czynienia z gigantyczną grabieżą, której ślady są wciąż widoczne. Jeszcze w 1911 roku polscy profesorowie Eugeniusz Barwiński, Ludwik Brickenmeier i Jan Łoś tylko w Sztokholmie i Uppsali znaleźli 201 manuskryptów i 168 rzadkich polskich książek. Na przykład w tejże Uppsali znajdują się książki z biblioteki Mikołaja Kopernika z jego odręcznymi notatkami. W 2002 roku w Zamku Królewskim w Warszawie zorganizowano wystawę Orzeł i Trzy Korony, na której wyeksponowano wiele dóbr ukradzionych z Polski, a posiadanych przez szwedzkie muzea. Ta wyjątkowa bezczelność, biorąc pod uwagę, że zwrot zabranych naszym przodkom archiwów i książek to nie tylko obowiązek moralny, ale też prawny, bo wynika z traktatu oliwskiego z 1660 roku, podpisanego w opactwie cysterców w Oliwie, obecnie to jest część Gdańska. I co istotne, takie roszczenia się nie przedawniają. Dlaczego nie można odzyskać skarbów naszej kultury? No, w każdym razie powiem szczerze, mamy na to spore szanse, biorąc pod uwagę, że Szwedzi mają poczucie winy, trzeba tylko spróbować. Najazd Szwedów w XVII wieku stanowił nie tylko polityczną katastrofę, ale niespotykany wcześniej akt grabieży. Straty Polski ówczesnej w ludności, a także w majątku przekraczają te straty, które ponieśliśmy w latach 1939-45. Krótko mówiąc, Szwedzi byli gorsi od Hitlera. Szacuje się, że w połowie XVII wieku Rzeczpospolitą zamieszkiwało ponad 10 milionów poddanych. W ostatnich trzech dekadach, w 1670, szacowano liczbę ludności na 7 milionów obywateli. To oznacza, że 10 lat po potopie szwedzkim ubytek liczby ludności wynosił 30%. Dla porównania, tuż po zakończeniu II wojny światowej oszacowano ubytek obywateli polskich na 6 milionów, co stanowiło wówczas 22% ówczesnej ludności. Dzieło zniszczone, wystarczy patrzeć, co się stało z polskimi miastami. Większość miast zrujnowanych i splądrowanych przez Szwedów dopiero się podniosła w XIX wieku. Szwedom nie udało się wówczas zająć tylko Gdańska i Lwowa, ale na przykład Warszawa została po prostu doszczętnie zrujnowana. Poznań to są takie miasta, w których po prostu znikało 70-80% ludności. To jest na przykład takim przykładem, no niech będzie liczba ludności Gdańska. Jeszcze w 1650 roku miał on 77 tysięcy mieszkańców, a pod koniec XVIII wieku
55 tysięcy. A ona nie została, ta metropolia nie została zajęta przez Szwedów, więc tutaj to jest taki przykład. Kolejny przykład. Na przykład w 1653 przez Gdańsk wyeksportowano 53 tysiące łasztów zboża, podczas kiedy w 1659 514, czyli ponad 100 razy mniej. No to są po prostu kwoty, które są po prostu dramatycznie pokazujące spadek tego, jak ucierpiała też polska gospodarka. Po ukończeniu tego całego najazdu, produkcja zbożowa nie przekraczała przez długi czas 40% poziomu przedwojennego, a Gdańsk tak naprawdę nigdy już nie odzyskał dawnej pozycji i wpływów, stając się drugorzędnym portem. To jest też było nie tylko cierpiałe miasta, ale również wsie, dlatego że były one po prostu traktowane jako takie przenośne lodóweczki krążących po Polsce armii, no właśnie głównie tych najemniczych szwedzkich, ponieważ one w ogóle przyjechały do Polski bez żadnej aprowizacji, z planem po prostu żywienia się na miejscu. Pytanie w ogóle o pretekst do tego, że o co tak naprawdę, dlaczego ten najazd był taki brutalny? No i jednym z wątków jest tutaj bardzo często marginalizowanych, jest to, że mówi się, że Polska nie wzięła udziału w wojnie 30-letniej, natomiast która, no, to się tak podkreśla. Właśnie w czasie wojny 30-letniej Szwedzi się wsławiali takim wyjątkowym bestialstwem. Natomiast no to jest ta wojna właśnie, ten najazd szwedzki miał wszelkie cechy ówczesnych wojen religijnych, właśnie takich protestanci kontra katolicy, bo właśnie protestanci Szwedzi poczynali sobie bardzo okrutnie, ponieważ Polacy byli w większości katolikami. Prawdopodobnie, gdyby nie potop szwedzki, to jest oczywiście na pewno Rzeczpospolita byłaby jednym z liderów gospodarczych przemian w kolejnych dekadach. To wtedy również zaczęły się plany rozbioru Polski. W czasie konfliktu ze Szwedami zrujnowano Warszawę, która przechodziła po prostu z rąk do rąk. 20 mieszkańców, tysięcy, 20 tysięcy mieszkańców na koniec wojny Warszawa zaczęła liczyć, uwaga, około 2000. To jest też. Były też takie bardzo brutalne historie, że Szwedzi podchodzili pod miasto, żądali okupów, a po zapłaceniu okupów i tak po prostu palono i niszczono dobytek. Na przykład, gdy w kwietniu 1656 roku pod Warszawę podeszły polskie wojska, marszałek Wittenberg po prostu nakazał spalić zabudowania przy krakowskim przedmieściu, Długiej, Senatorskiej, Freta, Mostowej. Co ciekawe, gdy Polakom udało się wreszcie zdobyć miasto, to niestety wyzwoliciele zaczęli kontynuować dzieło Szwedów. W każdym razie ta Warszawa była zdobywana wtedy trzykrotnie. Po prostu za każdym razem każde wojsko po prostu plądrowało. To są teraz takie, znaczy potop szwedzki sprawił, że współcześnie mamy do czynienia właśnie z tym paradoksem, o którym wspominałem na samym początku, iż szwedzkie muzea mają więcej polskich eksponatów niż
Polskie muzea samego zamku, tylko Lubomirskich w Wiśniczu, Szwedzi wywieźli 150 wozów pełnych dóbr i kosztowności. W Muzeum w Sztokholmie i Uppsali znajdziemy dziś na przykład portret króla Władysława IV, wykonany w warsztacie Petra Paula Rubensa, specjalnie zdobioną zbroję Zygmunta Augusta, zbiory biblioteczne z Braniewa, którymi się posługiwał wspomniany Mikołaj Kopernik. Z kolei na przykład jedno ze szwedzkich miejscowych kościołów w jednym ze szwedzkich miasteczek ma na przykład wyposażenie skradzione z katedry w Oliwie. Nie wszystkie rzeczy są w Szwecji, dlatego że spora część z tych statków, którymi oni wieźli te dobra do Szwecji, zatonęła na Bałtyku. Współcześnie mówi się tak wiele o rzekomo takim dużym wkładzie protestantów w budowę tolerancji, pokoju, demokracji. Jednakże skutki najazdu Szwedów, Brandenburczyków oraz Węgrów, Rakoczego, czyli wszystko właśnie protestantów, no pokazują, że to jest ta legenda o tej tolerancji religijnej protestantów jest tylko i wyłącznie legendą. To było bardzo brutalny najazd, w którym właśnie taką cechą rozpoznawczą protestantów było to, że no, litość nie była tutaj jakimś, nawet jakieś ludzkie zachowanie. To po prostu było zwyczajne zwyrodnialstwo połączone po prostu z grabieżą. Rzeczpospolita tak naprawdę po potopie szwedzkim nigdy się już nie podniosła. Wtedy nastąpiła też, była też kolejne wojny z Rosją, utrata wschodniej Ukrainy i tak naprawdę wegetacja, dlatego że o sile państwa świadczy jego gospodarka i Polska po prostu ograbiona. Tak naprawdę zdziesiątkowana infrastruktura, znaczy ludzie, infrastruktura zniszczona. Tego się po prostu w kolejnych dekadach nie udało naprawić. Szacuje się, że produkt krajowy brutto to jest taka współczesna miara, który pod koniec XVI wieku w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosił około 85-90% średniego poziomu Europy Zachodniej. W 1700 roku, 700 roku, czyli tam ponad 100 lat później, spadł do poziomu 55% poziomu Zachodu. Na przykład analogiczny sposób PKB Polski per capita z 1938 roku no, był na podobnym poziomie jak Portugalia, Hiszpania czy Węgry. Natomiast no, II wojna światowa, napaść Niemiec i wpędzenie Polski w komunizm spowodowały, że w 1989 roku byliśmy nawet czterokrotnie biedniejsi niż ludzie na Zachodzie. Na przykład Hiszpania, która w 1950 roku była mniej więcej w 1950 na tym samym poziomie zamożności co Polska, była prawie dwuipółkrotnie bogatsza na starcie polskich przemian. No więc skutki tego potopu szwedzkiego odczuwamy w Polsce do dziś, ponieważ on się pojawił u progu rewolucji przemysłowej. I tak naprawdę sprawił, że Polska stała się biednym krajem, który po prostu padł ofiarą państw, które no w tego typu wojnie nie ucierpiały. No, ani Prusy, ani Rosja, już nie wspominając o Austrii, nie były splądrowane w ten sposób w XVII a nie XVIII wieku. Szanowni Państwo, jeżeli ten materiał się Wam podobał, to proszę o subskrypcję kanału i udostępnianie go jak najszerzej. A ja polecam Państwu Historię na Weekend. To jest jeden z magazynów, którego jesteśmy wydawcami, a ja jestem autorem.
Redaktorem naczelnym jest mój brat Aleksander Piński. Zapraszam na jego kanał. Dla tych, którzy lubią historię, ekonomię, to jest właśnie dobre miejsce. Aleksander Piński. Tutaj jest o zdrajcach z Katynia, o Polakach, którzy wybrali życie zamiast strzału w tył głowy. Zdrada zawsze pozostanie zdradą, ale warto się dowiedzieć, jak to wszystko wyglądało. Oprócz tego są w tym numerze dwa moje teksty. Jeden jest o bolszewicach, o pieniądzach zachodnich dla bolszewików, o tym, że tak naprawdę Wall Street, finansiści amerykańscy i przemysłowcy sfinansowali rewolucję bolszewicką. Dlaczego to zrobili i dlaczego to nie jest hipoteza, tylko to jest pewna informacja, o tym jest w moim tekście. Podobnie jak fascynująca historia, to jest drugi mój tekst, Nikola Tesli, genialny wynalazca, człowiek, dzięki któremu mamy telefony komórkowe, dzięki któremu mamy również radio, ponieważ po swojej śmierci wygrał przed Sądem Najwyższym proces o prawo patentowe z Marconim, o prawo do tego, że to był jego wynalazek, więc Nikola Tesla zmarł równo 80 lat temu, w styczniu 1943 roku i natychmiast jego spuściznę zabrało FBI. Niektórzy twierdzą, że do tej pory największe osiągnięcia amerykańskiej technologii to są właśnie rzeczy, które wymyślił Tesla, które dzisiaj są cały czas ukrywane i co jakiś czas, jak ludzie dojrzewają, no to się udaje wykorzystać jego genialne pomysły, no bo człowiek ów wyprzedzał swoją epokę. Kim był Nikola Tesla? O tym w historii na weekend. A ja, drodzy Państwo, mówię do zobaczenia.